spotkałem się z panem profesorem Tomaszem Hofmoklem. I to było drugie szczęśliwe spotkanie w moim życiu informatycznym, bo powiem szczerze, że jeszcze było trzecie moje spotkanie w życiu informatycznym, istotne i niestety też już nie ma z nami tego człowieka, to był Marek Czar. Człowiek, który tak naprawdę rozkręcił, czy nadał pewien kierunek informatyce w administracji. Oczywiście przed nim był Andrzej Florczyk, którego też warto wspomnieć, bo to był człowiek, który był istotny. Między innymi był ojcem takiego projektu, który się nazywał Poczta Elektroniczna Administracji Rządowej. I muszę powiedzieć, że jak teraz wróciłem z powrotem i spojrzałem, co oferuje ePUAP, stwierdziłem, no Andrzej na pewno się cieszy, bo jego projekt dalej żyje. Prawie bez zmian, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Model, który KBN chciał zaadoptować, był modelem National Science Foundation. Ja tam byłem w NSF-ie chyba 3 razy albo 4 razy. Mieliśmy naprawdę bardzo dobre kontakty, to jeszcze było przed czasem unijnym. I wydawało się, że ten model będzie bardzo fajnie pasował do polskiej nauki. Tam był ten pęd na innowacyjność, wtedy to się tak nie nazywało, ale była potrzeba tworzenia projektów, które mają sens. ARPANET przecież na bazie pieniędzy NSF-u powstał, więc te duże sieci, te zaczątki dużych sieci jednak były w obszarze nauki. Tak samo mój ulubiony temat bezpieczeństwo też się zaczął w obszarze nauki, ponieważ Clifford Stoll, który pierwszy złapał szpiega w InterF, znaczy to wtedy jeszcze był Milnet i ARPANET, to był właśnie astrofizyk, o którym mi profesor Hofmoklow powiedział. Mówi, słuchaj, a może my byśmy tak zrobili? Ja mówię, my nie mamy szpiegów, panie profesorze, po co będziemy próbować ich złapać? Niech to robią na razie Amerykanie, oni to robią dobrze i niech nam pokażą, jak to się robi, a my później będziemy próbowali podobnie. Także to były rzeczywiście takie czasy, które ja bym nazwał czasami pionierskimi. Dlatego, że nie było zbyt dużo wiedzy, nie bardzo było wiadomo, jak i komu przydzielać pieniądze. Było bardzo wielu zapaleńców, którzy chcieli coś zrobić, ale niekoniecznie wiedzieli dokładnie, jak by można było to zrobić. A najbardziej, najtrudniejszym elementem było oszacowanie tego właśnie jak, czy projekt, który proponują, jest ciekawy, czy nie jest ciekawy, bo tu zawsze była jakaś kompetycja, trzeba było próbować znaleźć się w czołówce, żeby te pieniądze dostać. Wydaje mi się, że można jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Wtedy powstały zaczątki pewnych działań organizacji. Jak dziś pamiętam, jak profesor Hofmoklow kto tam jeszcze wtedy przyszedł, przyszło do mnie trzech ludzi z Uniwersytetu Warszawskiego. Jacek Gajewski był i chyba jeszcze trzecia osoba. Przyszli do mnie i mówią, słuchaj, mamy taką organizację, co się NASK nazywa i chcielibyśmy, żeby jakoś KBN ją dofinansował. Ja mówię, słuchajcie, ale ta organizacja wisi w powietrzu. No jest jakimś tam zespołem organizacyjnym przy rektorze uniwersytetu. Trzeba byłoby to jakoś zrobić z tego organizację. No to co zrobimy? Po jakimś czasie profesor zadzwoni i mówi, a jakbyśmy z tego zrobili jednostkę badawczo-rozwojową? Ja mówię, dobra, no zapytam, zobaczę, czy się coś z tego ciekawego urodzi. Okazało się, że tak, udało się. NASK został zbudowany jako jednostka badawczo-rozwojowa, dostał fundusze i w zasadzie od tego jego życie się zaczęło. Ja się bardzo cieszę, że on działa. Później niektóre ciekawe pomysły, jak CERT na przykład, to wszystko startowało wtedy przy okazji.